akcja. Tak zwany timing, czyli dużo technik, które nie przynoszą sukcesu. I ostatnia akcja. Shiro. Atak. Znowu troszkę złe wyczucie dystansu. Technika tchnięta. Remis Hikiwake. Dogrywka. Ataki wykonywane na przemian. Brak dystansu. I druga akcja Shiro. Również zły dystans. Techniki nie sięgnęły celu. Druga akcja Shiro. Timing, dużo technik, blokowane techniki mijały cel. I trzecia akcja, ostatnia akcja dla Aka. Również akcja bez punktu i ostatnia szansa w meczu dla Shiro. Dla Aka pierwszeństwo ataku ma Shiro. Techniki minęły celu, akcje bez punktu, dogrywka zakończona remisem, o zwycięzcy decyzję podejmą sędziowie, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie dogrywkę, to co działo się w dogrywce. I decyzją sędziów zwycięża... Zwycięża Łukasz Wessel i przechodzi do następnej rundy. Druga akcja również bez punktu. Trzecia akcja Aka. Atak Majagiri, technika tupnięcia w przód. Zły dystans, również bez punktu. I swoje akcje, swoje szanse. Teraz Shiro. Pierwsza akcja nieudana. I drugi atak.
Zdaję mu podpisał Czesiński, a zamiast jego podpisał.
pierwsza akcja Shiro. Szybka akcja, Gyakutsuki technika również minęła cel. Druga akcja. I wynikiem 4-0 zwycięża Shiro, czyli Barbara Gołębiewska.
Gołębiewska. I Klaudia Piórek z Dołowej Gniezno. Przygotowują się Aleksandra Szpak, Barbara Gołębiewska. Zrób to sam. Pierwsza akcja bez powodzenia, druga akcja. Próba wyprzedzenia, ale atak równoczesny na Juczni. Pewnika nie zaliczona. Akcja trzecia. Thank you.
ciężko jest tylko na każdych zawodach, musiałam się spiąć. No i tak jakoś udało się, nie? Czyli... No, ostatnie kopnięcie na twarz, bo tak chyba to trzeba określić, to chyba było, można powiedzieć, pokaz sztuki karate. Tak, to jest jedna z takich najcięższych treningów, które trzeba wykonać. No, akurat mi się udało. No to zaczynamy. Minuta walki. Finał. Tradycyjnie czas walki półtorej minuty. Półtorej minuty. Dawaj Kamil, boki, boki. Dwie chorągiewki białe. Jasi Trudnika poznała naszych sędziów Wazari. Za mecz o 4 że dla Shiro. Również techniki bez
skoku, które nie przyniosły sukcesu. Tym samym zwycięża Kamil Jachnik. 2-0. Teraz też o to chwilę przygotowuje się Piotr Dzierżanowski, Kamil Jachnik.
zawody były takie przygotowawcze, to nie były najważniejsze zawody w sezonie. To był Puchar Wielkopolski, który jest też eliminacją do Mistrzostw Polski. Bardzo się cieszę, że wygrałem. W finale udało mi się pokonać obecnego mistrza świata, więc naprawdę bardzo się cieszę. A jakbyś udział swoich koleżanek dzisiaj podsumował? Myślę, że cały klub Samurai Gniezno bardzo dobrze wystartował w tych zawodach. Był trochę niegościnny. No, Klaudia Piórek pokazała klasę po raz kolejny, mistrzyni świata. Cudowna akcja w ostatnich sekundach walki, naprawdę to jest prawdopodobnie najlepsza zawodniczka w karate za kilkanaście lat już w seniorach. Dziękuję za rozmowę. Kilka lat. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.